Znajdź kąty dopełniające oraz przyległe znajdujące się na poniższej ilustracji. I przypomnijmy sobie, że kąty dopełniające to są dwa kąty, które sumują się do 90 stopni, a kąty przyległe to są kąty, które sumują się do 180 stopni. Kąt, który ma miarę 90 stopni, nazywa się kątem prostym, a kąt, który ma miarę 180 stopni, nazywa się kątem półpełnym. I nasze poszukiwania rozpoczniemy od kątów dopełniających napiszemy sobie tutaj dopełniające. I aby odnaleźć kąty dopełniające, najłatwiej jest znaleźć kąt prosty. I widzimy, że tutaj znajduje się nasz kąt prosty i ten kąt prosty został przepołowiony tutaj na dwa kąty. I każdy z tych kątów to osobny kąt, tak, ale w sumie te dwa kąty będą sumowały się do 90 stopni, no bo tak jak przekroimy połowę tortu w jakiś tam sposób i złączymy ponownie te dwie części, no to będziemy mieli znowu połowę tortu. Czyli tutaj kąt 90 stopni przepołowiliśmy sobie na dwa kąty i te dwa kąty w sumie dają nam 90 stopni. Więc pierwszy kąt tutaj, kąty dopełniające to są o, te kąty. Pierwszy kąt to jest F. A, C, kąty dopełniające to są dwa kąty, więc musimy tutaj obok tego kąta dodać drugi kąt. I drugi kąt znajduje się tutaj. I możemy sobie nazwać ten kąt jako C, A, H. I mamy tutaj kąt C, A, H. Widzimy, że nie ma tutaj innego kąta prostego, więc nie będziemy mieli innych kątów tutaj dopełniających, więc to są jedyne kąty dopełniające. Więc znaleźliśmy tutaj kąty dopełniające i chcielibyśmy teraz odnaleźć tutaj kąty y, przyległe. Więc o, zmienimy sobie kolor, teraz będziemy poszukiwali kątów przyległych. Przyległe. Teraz popatrzmy. Kąty przyległe to są kąty, które mają wspólny wierzchołek i jedno wspólne ramię, a pozostałe ramiona dopełniają się do prostej. I teraz popatrzmy, zerknijmy tutaj, e, poszukajmy jakiejś prostej. Tutaj mamy jedną prostą i widzimy, że ta prosta w tym przypadku została teraz przepołowiona na dwa kąty. Tutaj jest jeden kąt, a tutaj mamy drugi kąt, czyli te kąty są, kąty przyległe to są kąty analogiczne do dopełniających, tylko że sumują się do 180 stopni, więc musimy znaleźć kąt 180 stopni, czyli te dwa ramiona, które nie są tutaj wspólne dla tych dwóch kątów, dopełniają się do prostej i tutaj mamy prostą. I popatrzmy, ten Kąt będzie przyległy z tym kątem, który znajduje się tutaj. I widzimy, że ten kąt i ten kąt dadzą nam razem miarę 180 stopni, bo tutaj mamy kąt półpełny. Więc kąty przyległe. Widzimy, że ten kąt już tutaj został wykorzystany, więc nazwaliśmy go sobie jako FAC. Więc nazwiemy ten kąt tak samo tutaj FAC. I tutaj popatrzmy. Ten kąt nazwiemy sobie FAC. B. Kąt F A B. I teraz zastanówmy się, czy nie ma przypadkiem innych dwóch e, kątów przyległych, ponieważ ja tutaj mogę zaobserwować, że są dwa e, kąty przyległe. Popatrzmy. E, Przenieśmy się tutaj, będąc na tej prostej, na drugą stronę. Widzimy, że ta prosta również została przepołowiona na e, dwa kąty tutaj tym elementem, tym ramieniem. I widzimy, że tutaj będziemy mieli również kąt, który ma miarę 180 stopni. Tutaj jest pierwszy kąt CAH i ten kąt CAH razem z tym kątem, który jest tutaj o tworzą miarę 180 stopni. Tak? I możemy sobie to elegancko zapisać. Ten kąt pierwszy już mamy nazwany, czyli to jest kąt CAH, CAH i kąt HAB. Tak sobie nazwiemy ten kąt HAB. I widzimy, że tutaj nie ma już innych kątów przyległych, nie ma innych kątów dopełniających i wykonaliśmy swoje zadanie. Znaleźliśmy kąty dopełniające, czyli te, które sumują się do 90 stopni i kąty przyległe, które znajdują się do 100, które sumują się do 180 stopni.